momencie, ile pieniędzy udało się pozyskać, bo to jest projekt miasta i dlaczego to tak bardzo ważne? Pieniędzy kilka milionów, a ważne, najważniejszy powód. Poprawia to bezpieczeństwo mieszkańców poprzez to, że strażacy są szkoleni, doposażeni w sprzęt. Jak widzimy tutaj na placu, nowe wozy, nowe urządzenia, a to przełoży się na to, że będą mogli skutecznie nas bronić i zapobiegać zdarzeniom, których oby nie było. Ale kiedy są pożary, kiedy są wypadki, wtedy jesteśmy lepiej do tego przygotowani, lepiej wyposażeni. To, co osiągnęliśmy, to przede wszystkim zakup sprzętu ratowniczego, samochodów i sprzętu, no i takie działania infrastrukturalne, które dotyczyły budowy systemu łączności, bazy przygotowania sprzętu, poligonu do ćwiczeń, no i takie jeszcze drobne realizacje, które w jakiś taki sposób materialny wsparły nasze działania, na przykład dydaktyczne czy szkoleniowe. To jest cały szereg różnych jeszcze innych, drobniejszych przedsięwzięć, które złożyły się na wspólny projekt realizowany z obwodem wołyńskim, z gminą Korczew, no pod patronatem i miasta Siedlce. Ta baza szkoleniowa to centrum łączności. Co to wam da? No jak, może inaczej powiem, już pewne efekty dostrzegamy, na przykład skrócenie czasu wyjazdu do zdarzenia. Kolejną rzeczą jest to, że dzięki temu systemowi mamy łączność zagwarantowaną na terenie całego powiatu, czyli praktycznie każde zdarzenie ratownicze może nie będzie miało problemów z komunikacją między stanowiskiem kierowania komendanta a dowódcą działań ratowniczych. Wzrasta nam ilość zdarzeń, szczególnie tych związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli wypadkami, różnego rodzaju sytuacjami związanymi chociażby z wyciekiem substancji niebezpiecznych. Dzięki temu, że mamy magazyn, mamy możliwości, możemy szybko reagować i neutralizować substancje niebezpieczne, które są skutkiem różnego rodzaju wypadków, na przykład drogowych. Czy każdy z nas na pewno się cieszy, no bo mamy duże możliwości ćwiczenia na tym obiekcie, na tej wspinalni, jak i na tym sprzęcie, który tutaj widzieliśmy, które wykorzystujemy do działań. Ta wspinalnia dała nam na przykład dużo możliwości, żeby poćwiczyć technikę. Ten obiekt, na którym tutaj ćwiczymy, jest to nowo wybudowana wspinalnia. Służy ona nam do ćwiczeń, które realizujemy w ramach doskolenia zawodowego. Ćwiczymy na tej wspinalni różne techniki linowe. Tak jak tutaj pokazaliśmy, było ewakuacja poszkodowanego na noszach z wysokości trzeciego piętra. Pamiętajmy o tym, że te pieniądze służą wszystkim mieszkańcom, bo jeżeli strażacy mają gdzie ćwiczyć, gdzie mają dobry sprzęt, to my jesteśmy bezpieczniejsi, a przecież to są ludzie, którzy za każdym razem pomagają innym ludziom i ratują zarówno życie, jak i mienie.